Teraz o głos poproszę Mateusza Marzocha z Młodzieży Wszechpolskiej. Brawo! Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dożyliśmy dziwnych czasów. Dożyliśmy czasów, w których naród zaatakowany w czasie 1939 roku, zaatakowany w II wojnie światowej, naród, który przelał największą daninę krwi, który złożył największą daninę krwi przeciwko Niemcom w walce z nazistowskimi Niemcami, którzy mordowali Polaków, którzy mordowali również Żydów, ten naród, który bronił tych Żydów, ten naród, w którym groziła kara śmierci za ukrywanie Żydów, jest teraz przez tych Żydów oskarżany o Holokaust. Jest oskarżany o to, że powinien im coś płacić. Żąda od nas roszczeń. Żąda od nas pieniędzy i to w naprawdę wielkich kwotach. Ten sam naród żydowski, który tak głośno krzyczy o antysemityzmie. Ten sam naród, który tak głośno mówi o tym, że uciska się dalej naród żydowski, że Żydów się prześladuje, że jest antysemityzm na świecie. Ten sam naród w swoim własnym państwie w Izraelu wprowadza w publicznym transporcie segregację. Palestyńczycy nie mogą jeździć razem z Żydami. Co państwu to przypomina? Co państwu przypomina segregacja w komunikacji, w publicznym transporcie? Niemcy, dokładnie nazistowskie Niemcy, dokładnie to samo robili. Wprowadzali segregację. I ten naród żydowski teraz żąda od nas, tych, którzyśmy ich bronili, których bronili nasi przodkowie, ratowali przed Auschwitz. Ten naród, w którym rotmistrz Pilecki ostrzegał właśnie rząd Stanów Zjednoczonych przed tym, co się dzieje w Auschwitz, i oni mu nie wierzyli. Oni go odesłali z kwitkiem. Nie godzimy się na to, żeby płacić cokolwiek Stanom Zjednoczonym, Izraelowi. To oni powinni zapłacić nam. Oni wszyscy powinni zapłacić za obronę tych ludzi. Nie dostaliśmy żadnej złotówki reparacji. Prawo i Sprawiedliwość tylko się napięło, pomachało szabelką w stronę Niemców i co? I cisza. Nikt nam nic nie zapłacił i Prawo i Sprawiedliwość nie wymusi na nikim żadnych roszczeń, ale na Prawie i Sprawiedliwości roszczenia już wymuszą. Bo to są tchórze, tak, to są tchórze, którzy boją się, którzy machają szabelką tutaj w polskich mediach, którzy w polskich mediach swoim wyborcom powiedzą wszystko, ale na zachód, do Unii Europejskiej, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, Izraela pójdą tak samo jak poprzedni rząd. Na kolanach. I na kolanach będą wszystkie sprawy załatwiać. Brawo! My się na to nie godzimy i dlatego jesteśmy tutaj. Dlatego jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni. Różne środowiska, Ruch Narodowy, Konfederacja, Partia Korwin, Młodzież Wszechpolska, ONR, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które to organizuje. Nie dla roszczeń żydowskich nie godzimy się na to, żeby płacić cokolwiek. Złamanej złotówki, złamanej szekli Izrael i Żydzi nie zobaczą. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce!